Dzień dobry. Dzień dobry, witamy po raz kolejny na spotkaniu z filmem. Tym razem powędrujemy sobie do Francji, do takiej Francji widzianej troszeczkę oczami Edith Piaf, bo to o niej będzie film. A razem ze mną jest Agnieszka Lipka-Baret. Dzień dobry. Moja koleżanka, to się przyznam, to sobie poczytuję za zaszczyt. Agnieszka zna Francję doskonale. Jeszcze w momencie, kiedy ja nie wiedziałem, gdzie leży Francja, Agnieszka już tam bywała i opowiadała o tym, że jest tam genialnie. Agnieszka, Francja, kultura francuska. Rozumiem, że można się nią zachwycić. A jak się rozpoczęła twoja przygoda z Francją? Moja przygoda z Francją rozpoczęła się w ten sposób, że szykowałam się do egzaminów wstępnych na Wydział Lingwistyki Stosowanej, właściwie do Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. No i żeby przygotować się językowo, to zaczęłam słuchać muzyki. Po prostu słuchać muzyki. Jakoś wcześniej ten francuski mi tak trochę nie wchodził, a ponieważ tam trzeba było zdawać dwa języki, to zaczęłam się francuskiego uczyć przez muzykę, bo to zawsze mi jakoś lepiej szło. I po prostu się zakochałam. Wpadłam po uszy absolutnie w muzykę francuską. Między innymi w Edith Piaf, ale nie od niej się zaczęło. No i siedzę w tym do dziś i jestem absolutnie zakochana. I mam nadzieję, że ta miłość nigdy nie minie. Francja żyje muzyką. Ja mam takie wrażenie, że z perspektywy Polski, no to my o tej muzyce wiemy stosunkowo niewiele. Niestety masz rację. My o muzyce francuskiej wiemy niewiele. My wiemy, kim była Edith Piaf. Wiemy, kim był Jacques Brel, który notabene był Belgiem, a nie Francuzem. Być może słyszeliśmy o na przykład Joe Dassenie i jego Le Champs-Élysées. No i teraz na topie jest Zaz. Swego czasu jeszcze był Garou, który już tak trochę nam wypadł z obiegu, chociaż w marcu przyjeżdża na 6 koncertów w Polsce. To jest bardzo dużo, powiedziałabym, jak na gwiazdę frankofonii, bo on z kolei jest Kanadyjczykiem. Też proszę nie mylić. Ach, no i jeszcze Céline Dion. Ale ją to znamy z kolei bardziej też z tych anglojęzycznych utworów, niekoniecznie z tych francuskojęzycznych. Także my o tej muzyce wiemy niewiele, a tam wbrew pozorom na rynku muzycznym dzieje się bardzo dużo. I to, co trochę jest teraz na rynku polskim, to znaczy powrót do klasyków muzyki, tam już zaczęło się bardzo dawno temu i właściwie nigdy się nie skończyło, bo każdy tam, prawie każdy artysta, szanujący się artysta, ma na koncie przynajmniej jeden cover, na przykład Brela, na przykład Piafki, na przykład Dassena i tak dalej, można by długo je wymieniać. Nie jestem specjalistą, oczywiście, jak każdy Polak od tego obszaru muzycznego, ale jedna rzecz mnie ujęła. Wymieniłaś artystów i tak naprawdę przy Brelu podkreśliłaś, że on jest Belgiem, przy Garou, że on jest Garou jest Kanadyjczykiem, tak? Tak. Mówisz raczej o takim obszarze tej tak zwanej frankofonii. Francja muzycznie żyje frankofonią, nie ogranicza się tylko do kontynentu? Zdecydowanie żyje frankofonią. To nie jest tak, że się ograniczamy tylko do kontynentu. Z tym, że problem polega na tym, że jeżeli my słyszymy w Polsce muzykę w języku francuskim, to zakładamy, że jest to muzyka francuska, a więc pochodząca z Francji. Natomiast niekoniecznie zawsze tak jest, bo w końcu język francuski nie jest językiem mówionym tylko i wyłącznie we Francji. Jest Kanada, jest Haiti, jest Afryka, są to tak zwane domtomy, czyli terytoria zamorskie. Jest oczywiście Belgia, jest Szwajcaria i tak dalej, i tak dalej. Tych krajów, które mówią w języku francuskim, jest na świecie tak naprawdę bardzo dużo. To my tylko, no może nie tylko, ale jesteśmy jednym z tych krajów, które mają swój język tylko dla siebie. Choć podobno już w Londynie to jest drugi język, niemal oficjalny język polski. Natomiast jeśli mówi się o muzyce francuskiej, to trzeba patrzeć na nią trochę szerzej. Nie tylko z perspektywy Francji i Paryża i sekwany i bagietek, ale też właśnie z perspektywy Quebecu, który jest odrębnym terytorium, bo to nie jest kraj, to jest prowincja, która bardzo by chciała się uniezależnić od Kanady, ale tam, no to już jest wchodzenie w politykę, którą ja się nie do końca zajmuję, szczerze mówiąc. Natomiast trzeba właśnie też spojrzeć na przykład zouk, który jest bardzo popularnym kierunkiem w muzyce obecnej. To jest taka muzyka taneczna, trochę brzmiąca jakby przyjechała z Hawajów. A to jest muzyka, która się rozpowszechniła już teraz właściwie na całym świecie. A to jest muzyka de facto, muzyka frankofońska. Może niekoniecznie francuska, ale frankofońska, choć no, wywodzi się z terenów, które do Francji oficjalnie rzecz biorąc należą. Agnieszka, to muzycznie Edith Piaf. Ja tak się zastanawiałem, Edith Piaf tutaj z perspektywy Warszawy, wow, jaka piosenkarka i w ogóle wszyscy bardzo ją lubią i każdy, kto choć trochę orientuje się, interesuje się muzyką, mówi tak, Edith Piaf to jest coś. A jak ją postrzegają sami Francuzi? Czy to jest troszkę taki, tak sobie myślę o tym, czy to, no bo to jest możliwe, czy to nie jest taki troszkę kazus naszego Krzysia Krawczyka? Wszyscy wiedzą, że to jest klasyka i każdy podkreśla, ja go nie słucham. No nie. Jeśli chodzi o Edith Piaf, to sprawa ma się całkiem inaczej. Edith Piaf jest pomnikiem, jest ikoną.
to jest taki trochę jak Mieczysław Fog już bardziej, zdecydowanie nie Krzysztof Krawczyk. Po pierwsze Krzysztof Krawczyk żyje i ma się coraz lepiej. Edith Piaf, tak, Edith Piaf no, nie żyje już od 50 lat zdaje się. Więc to jest ta po pierwsze różnica. Po niej zostały już tylko i wyłącznie utwory, niewiele taśm filmowych nawet, ze względu na to, że no, żyła w takich czasach, w jakich żyła. Jeżeli chodzi o Krzysztofa Krawczyka, możemy sobie wrzucić chociażby na YouTubie i go zobaczymy, czy na Pudelku, czy gdziekolwiek indziej. To jest bardziej kazus Mieczysława Foga. To jest legenda, która trochę żyje własnym życiem. I mimo tego, że o Edith Piaf napisano już wiele książek i powstało o niej trochę filmów, również takich biograficznych i dokumentalnych, to są pewne wątki w jej życiu, które do tej pory nie są do końca odkryte i nie są do końca zbadane, co zresztą widzieli Państwo w filmie, gdzie tam pod sam koniec pojawia się wątek córki, dziecka Edith Piaf. To jest do tej pory niewyjaśniona zagadka, czy to dziecko faktycznie istniało, a jeśli ono istniało, to czy to naprawdę była córka, a jeśli to była córka, to czy ona naprawdę podzieliła los swojej matki, w sensie, że oślepła w młodym wieku i czy faktycznie nie była wychowywana przez matkę, tylko przez kogoś innego. To cały czas jest, mówię, to jest legenda, która żyje, która trochę sama się nakręca. No a do tego dochodzi przepiękna, przepiękna muzyka, która absolutnie broni się przed wpływem czasu, nie starzeje się, nie kurzy, co chwilę któryś z artystów ją odświeża. Zresztą i w Polsce muzyka Edith Piaf jest popularna, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo ja Edith Piaf uwielbiam. I powiem szczerze, że tam Francuzi do Edith Piaf podchodzą trochę z taką należną czcią i bardzo dobrze. Płytę Edith Piaf można znaleźć w każdym francuskim szanującym się sklepie z muzyką? Oczywiście, że tak, a do tego jeszcze, jeżeli wydaje się składankę hitów francuskiej klasyki, no to nie może tam zabraknąć czy Milorda, czy Padam Padam, czy No, je ne regrette rien, tytułów można by mnożyć, La Vie en Rose i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dużo też piosenek przypisuje się Edith Piaf, choć na przykład nie były to do końca jej piosenki, tak jak jest w przypadku Sous le ciel de Paris, którą de facto najpierw nagrała, teraz oczywiście mi wyleciało, nie Jane Birkin. Ale ktoś inny. Tak, ta starsza pani, która jeszcze żyje w każdym razie i właśnie dobrze, przepraszam, ale mi teraz wyleciało. Ona de facto nagrała pierwsza tę piosenkę, bo Edith Piaf ją odrzuciła. To był jej odrzut. Ona wcale tej piosenki nie chciała, stwierdziła, że to nie będzie przebój. Potem piosenka została nagrana, Juliette Gréco ją nagrała, o dziękuję bardzo, że mi się przypomniało. I to się stało wielkim przebojem i Edith Piaf zrobiła się trochę zazdrosna i nagrała swoją wersję tej piosenki. I teraz jak się słyszy Juliette Gréco, to ludzie myślą, że to nagrała Piaf, no bo wtedy obowiązywało śpiewanie a la Piaf po prostu. Jasne. Agnieszka, na muzyce stawiamy kropkę, bo czasu na rozmowę mamy niewiele. Jeszcze chciałbym Cię poprosić o takie zmierzenie się z kilkoma francuskimi stereotypami, czy stereotypami na temat Francji. Po pierwsze, czy Francuzi rzeczywiście jedzą te żaby i ślimaki? Jedzą żaby i ślimaki, tak, to jest prawda. I jedzą je też na co dzień, jedzą też mule na przykład, które u nas się robią powoli popularne, aczkolwiek fakt jest faktem, że i żaby i ślimaki trochę już są też taką atrakcją turystyczną i w każdej restauracji, na przykład w dzielnicy takiej znanej Saint-Michel w Paryżu, jak się idzie na obiad, na taki zestaw, to można czy fondue, czy ślimaki właśnie zjeść. Sprawa następna. Jedziemy do Francji, jeżeli nie znamy francuskiego, to się nie porozumiemy, bo Francuzi nie chcą mówić po angielsku albo mówią bardzo słabo. I tak, i nie. Częściowo jest to prawda, bo faktycznie Francuzi nie przepadają za językiem angielskim, aczkolwiek przyznam, że ostatnio się to bardzo zmienia. No i oni w końcu też musieli się otworzyć na język angielski. I w moim przypadku to było tak, że dopóki jeździłam do Francji i nie znałam języka francuskiego, to bardzo mnie goniono, żebym po tym francuskim mówiła. Jak próbowałam mówić po angielsku, to oni mówili nie. Wracamy do francuskiego. Natomiast w momencie, w którym francuski opanowałam na tyle, żeby w miarę swobodnie się porozumiewać, to oni stwierdzali, że oni już teraz będą mówić do mnie po angielsku i będą ćwiczyć język angielski. Więc można się z nimi dogadać. Jest z tym coraz lepiej. Kolejny temat, taka ikona Moulin Rouge, plac Pigalle, czy tam nadal jest tak ekscytująco? Nie wiem, czy ekscytująco to już jest, bo zostawiam każdemu do własnej oceny, aczkolwiek jest nieco rozpustnie, o tak bym to określiła. I kasztany nadal sprzedają na placu Pigalle, to jeszcze dodam, a Moulin Rouge działa, trochę jedzie już na swojej legendzie, trochę przypomina nasz teatr Sabat, aczkolwiek bilety są bardzo drogie i właściwie każdego wieczora jest komplet. Wątki polskie we Francji, Père Lachaise na przykład, grup Chopina,
jeżeli ktoś by chciał tam pojechać i troszeczkę popatrzeć z perspektywy właśnie takich punktów polskich, co jeszcze warto by było zobaczyć, coś Ci przychodzi do głowy? Tak, jest na przykład budynek Biblioteki Polskiej, który znajduje się nad samą Sekwaną, bardzo blisko katedry Notre Dame. Tak naprawdę jak się od niej idzie na spacerek, to się trafia na tę Bibliotekę Polską. To na przykład co do Chopina, to uwaga, Francuzi uważają, że to był Francuz. Więc lepiej przy nich nie wspominać o tym, że to był Polak, bo oni stwierdzą, że nie, przecież zobacz, nazwisko pisze się po francusku, Chopin. Więc to jest to. Jakie jeszcze są wątki polskie? Można znaleźć ich tak naprawdę dosyć sporo wbrew pozorom, z tym, że teraz poza Biblioteką Polską wiele mi do głowy nie przychodzi. Jak człowiek pochodzi, to na pewno je znajdzie. I jeszcze jedno pytanie, takie związane ze stereotypowym patrzeniem na Francję, na Paryż. Czy Paryż to rzeczywiście miasto artystów, takie miasto, do którego jeżeli raz się pojedzie, to już człowiek będzie wracał i wracał i wracał i nie ma takiego silnego, który by się nie zachwycił tym miastem? Ja takiej osoby nie znam, o tak powiem. Ja takiej osoby nie znam, sama jestem uzależniona od Paryża. Już trochę mnie wszystko boli, bo już dawno w Paryżu nie byłam, bo tak się akurat w moim życiu poskładało, że już dawno w Paryżu nie byłam. Paryż naprawdę uzależnia. Czy jest to miasto artystów? Trochę tak, bo i artystów ulicznych, i tych artystów z metra, i tych artystów takich stricte powiedzmy malarskich, czy w dziedzinie sztuki jest tam sporo, aczkolwiek największe ich zagęszczenie jest na Montmartre, czyli właśnie nieopodal Moulin Rouge i placu Pigalle. Trochę już się to zrobiło miasto komercyjne, trochę jest to miasto turystyczne, mniej miasto mieszkańców, bo trzeba przyznać, że większość ludzi, którzy pracują w Paryżu po prostu nie mieszkają, bo sobie tego nie wyobrażają. Co najlepiej smakuje we Francji? Bagietki. Bagietki z serem pleśniowym. Jednak. Dobrze. Agnieszka, jeżeli by, ostatnie pytanie, jeżeli by ktoś ruszał do Francji, się zastanawiał, do Paryża, a może jakieś inne miejsce, od czego warto rozpocząć przygodę z tym krajem? Ja bym proponowała jednak zacząć od Paryża, dlatego że jest to ikona, dlatego że tam znajduje się mnóstwo zabytków, o których słyszymy niemal codziennie, czy to wieża Eiffla, czy Panteon, czy właśnie Le Champs-Élysées i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym proponowała jednak zacząć od Paryża, a jak już się Paryż zwiedzi, to tak mniej więcej ze 3 lata potrwa, to można wtedy ruszać dalej do Lyonu, do Marsylii, do Nantes, do Nicei, dlaczegożby nie, do Cannes, choć ten pałac nie jest aż tak okazały, jak wygląda w telewizji, do Antibes, które jest dokładnie między Cannes i Niceą, piękne miejsce. Po prostu wtedy zwiedzać, puścić wodze fantazji, pojechać na przykład samochodem, jeździć i patrzeć, i patrzeć, i patrzeć. I odpoczywać na Lazurowym Wybrzeżu. I smakować. I tak, smakować. Smakować przeróżnych rzeczy, bo tam każdy region ma swoją kuchnię, trochę jak u nas. Pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Agnieszka Lipka-Barne, dziękuję. Dziękuję. A przed nami Edith Piaf. Zapraszam. Będzie znakomicie, będzie smakowicie. Będzie spotkanie z klasyką. Dziękuję ślicznie.